panie przewodniczący. Nie, jest włączony. Halo, halo. Halo, jest? Nie ma? Nie ma. Dobrze, nie ma problemu. Dywersja. Żadna dywersja. Ja jestem nauczycielem akademickim, więc przyzwyczajony jestem do tego, że mówię z głowy i bez mikrofonu, także potrafię mówić także głośno. Chciałem przedstawić państwu listę PSL Kukiz 15, bo przewodniczący słusznie powiedział, jest to lista koalicyjna. PSL przyjął nas pod podstawowy warunek, mianowicie przede wszystkim ustawę antykorupcyjną oraz ten postulat obywatelskości. Możliwość odwołania posła w każdym momencie, jednomandatowe okręgi wyborcze, i za to jesteśmy po prostu im wdzięczni, ale to jest też dowód na to, że oni wracają, PSL wraca do swoich korzeni, które w 1926 roku przedstawił ich prezes Wincenty Witos. Teraz... O, udało się? Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. To doświadczenie koncertowe sprawiło, że pan na wszystkim się zna. Ja jestem zaskoczony tutaj obecnością młodzieży, bo powiedzmy sobie uczciwie, myśmy zaprosili wielu tutaj, znaczy zaprosili pewne osoby, natomiast młodzież przyszła po to, żeby nas usłyszeć i zobaczyć, co mamy im do powiedzenia. I myślę, że to, co powiedzieliśmy, jest bardzo istotne także dla ich przyszłości. Przedstawiam naszą grupę, która będzie brała udział w wyborach, mianowicie pan Józef Kała, dwójka na liście PSL-u, działacz PSL-u, prezes Zarządu Powiatowego w Oświęcimiu, człowiek bardzo mocno związany z samorządami, starosta, przez dwie kadencje wójt gminy Polanka Wielka. Następnie Dawid Herbut, to jest człowiek, można powiedzieć, instytucji, jeżeli chodzi o Kalwarię, ale także już o Wadowice, bo właściwie rodzisz się z Wadowic, nie? Ale mieszkasz w Kalwarii, tam się bardzo mocno związałeś z Kalwarią. Instytucja, działacz może nie tyle samorządowy, co społeczny, dzięki któremu parę inicjatywy zostało po prostu zrealizowanych. Tu nic nie ujmując panu prezesowi Kale, podobnie w Polance Wielkiej jest cenionym działaczem takim społecznym. Trzecie miejsce Grzegorz Zawadzki. Gdzie tutaj Grzegorz jesteś? 40 lat, socjolog, górnik, pracownik spółki Tauron. Kandyduje, bo przede wszystkim, jak on tu napisał, widzi potencjał w zielonej mocy. To jest bardzo istotne z punktu widzenia naszego programu koalicyjnego, mianowicie 50% miksu energetycznego. To będzie właśnie ta energia z odnawialnych źródeł energii. Piąte miejsce pani Maria Dębińska, PSL. Nieobecna dzisiaj, ale myślę, że w następnym, kiedy będziemy przedstawiać jeszcze z panem prezesem Kosiniakiem Kamyszem, który obiecał, że pojawi się też u nas, wtedy się też pani pojawi. Szukam następnej kartki. Nie wszystko da się z głowy powiedzieć. Dobrze, oczywiście. To jest lepsze. No. Słuchajcie państwo, o Katarzynie Gołąb napisali mi tu najwięcej. Najwięcej, ale myślę, że niewystarczająco w związku z tym, co do tej pory zrobiła. Kiedyś, nawet nie będę do tego się zwracał, bo nie wiem, co tu Michał wymodził, ale kiedyś przeczytałem na Facebooku taką bardzo fajną rzecz, że to jest osoba, jeżeli się do której zwrócicie, to wam zawsze pomoże i po prostu wyważy każde drzwi, nawet te nieotwarte. Pani Katarzyno, liczymy na panią, liczymy na głosy, które będą oddawane na panią. Siódme miejsce pani Magdalena Bolek. Też nieobecna. Pani Renata Bedra jest na ósmym miejscu, pani Renato. Działaczka społeczna i związkowa. Pracuje w takim miejscu, które wymaga dużego zaangażowania i odwagi ze strony związkowców. To jest Fiat Auto Poland. Bardzo ważne miejsce z punktu widzenia praw pracowniczych, które są dość często tam łamane. Dziewiąte miejsce Sylwia Michalec, 22 lata, studiuje problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego, radzę się już bać, i ukończyła także bardzo ważne studium, można powiedzieć podyplomowe, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Dziesiąte miejsce pan Marek Andrzej Sikora, grafik, informatyk. Zapraszamy panie Marku. Z nim był największy problem przy rejestracji, ponieważ okazało się, że nie ma takiego zawodu jak informatyk.
w systemie polskim nie ma takiego zawodu jak informatyk, no ale dopisaliśmy, że jest grafikiem informatycznym i wszystko się zgadza. Następnie, 11 miejsce, pani Ewa Maria Chyjek, PSL, nieobecna. Pani Dorota Pająk też jest, jak widzę, nieobecna. Pan profesor Tomasz Marek Jakubowski. Też nie dotarł. Szkoda, bo pochodzi z Wadowic. Pochodzi z Wadowic. 14 Daniel Józef-Kierpiec, nieobecny. I pan starosta, wieloletni samorządowiec Andrzej Górecki na 15 miejscu, działacz PSL-u. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że pan jest na naszym miejscu. I 16 Miłosz Motyka, ale to jest już taki działacz, można powiedzieć, o charakterze ogólnopolskim, więc pojechał do Warszawy, żeby, albo nie, chyba do Tarnowa, żeby towarzyszyć panu prezesowi Kosiniakowi Kamyszowi. Bardzo państwu dziękuję za tą uwagę podczas prezentacji. Bardzo proszę o pytania, czy to do kandydatów, czy to do pana przewodniczącego. Nie przewrócę się. Proszę bardzo, ktoś jest... Pytanie do pana. Co się stało w Kukiz 15 źle, że pan zmienił barwy? Co się stało w Kukiz 15? Proszę pana, co tu jest, napisane? Ja nie zmieniłem żadnych barw. Ja jestem... Konfederacją raz, drugi, 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 drugi. Dobrze, no. Ja panu powiem tak, bo pan pytał. Nigdy nie zmieniłem barw z Kukiz 15. Nigdy. Ja uważam, że dzięki temu, że startuję na liście PSL-u, dzięki temu te nasze postulaty od początku do końca, obywatelskie, to, że po prostu my reprezentujemy ludzi i jesteśmy przez tych ludzi kontrolowani, to dlatego po prostu startuję z PSL-u. Nikt z nami nie chciał na ten temat rozmawiać. Z list PSL-u, żeby to było jasne. Proszę się nie śmiać, bo ja panu powiem tak. Byliśmy, to nie jest teatr, proszę pana. Byliśmy, proszę pana, cyrk to panowie wy robicie tutaj. Bo ja na przerwę. Pan był burmistrzem, miał być zostać burmistrzem Wanowic, też na niego głosowałem. Na poprzednim spotkaniu byłem, mówi konkretnie. Jak jest kawa na ławę, jak pana nie ma, nie słucham. Bo pan jedyne konkrety takie mówi, które są nam potrzebne. Ja panu właśnie chciałem wytłumaczyć, na czym to polega. Mamy w Polsce taką ordynację wyborczą. Fatalnie. Mamy w Polsce taką ordynację wyborczą. Ja nie chcę tego. Taką ordynację wyborczą, gdzie zwykły obywatel, który nie należy do partii albo nie startuje z list partyjnych, praktycznie nie ma szans na zrealizowanie swojego prawa startu do Sejmu. Do Sejmu mogą startować tylko ludzie, w praktyce ludzie z list partyjnych. Gdyby pan na przykład chciał startować z tego okręgu pod swoim imieniem i nazwiskiem, a nie chce pan żadnej partii politycznej, żadnych list na przykład czy PSL-u, czy PiS-u, czy Platformy, to musiałby pan założyć swoich własnych komitetów pod swoim imieniem i nazwiskiem, 21 w Polsce, zebrać w ciągu 3 tygodni wakacji 130 tysięcy podpisów, przekroczyć 5% próg frekwencyjny i być może miałby pan szansę na dostanie się do parlamentu. W 2015 roku było na zebranie podpisów, było pod listami, pod komitetem rejestracją komitetu wyborczego było 2 miesiące, 60 dni. Prawo i Sprawiedliwość dało niecałe 20 dni na zebranie 130 tysięcy podpisów, żeby wyciąć wszystkie te ruchy obywatelskie w pień, zostawić tylko największe partie polityczne. I generalnie zmierzają do takiego systemu dwupartyjnego, żeby był generalnie popis, Platforma, PiS, od czasu do czasu zmieniać się władzą, obwarowane wszystko ordynacją proporcjonalną. Teraz, żeby po prostu zwiększyć również szanse, czysty pragmatyzm, zwiększyć szanse tych mniejszych ugrupowań, trzeba się łapać do kupy, bo taki jest system Donta. To jest podstawowa. Ale dla mnie podstawowym warunkiem było, żebyśmy mogli wejść w ten związek wspólny z PSL-em, było wpisanie postulatów Kukiz 15 z 2015 roku do programu PSL-u, programu partii politycznych, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, referendum obligatoryjne dla władz przy 30% progu frekwencyjnym, sędziowie pokoju wybierani w wyborach powszechnych, możliwość odwołania posła w trakcie kadencji. Z tymi propozycjami byłem też u pana prezesa Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński uważa, że nie ma w Polsce potrzeby żadnych zmian ustrojowych, że ten sposób wybierania posłów jest dobry i wykluczył nawet możliwość powołania zespołu, który w kolejnej kadencji dyskutowałby ewentualność zmiany ordynacji wyborczej w Polsce. System partyjny tym wielkim partiom pasuje, bo dzięki temu mają pozycję absolutnej władzy nad obywatelami. Proste. Tak jak kiedyś PZPR. Obecnie partia władzy w szczególności zmierza do całkowitego zmierza do centralizacji władzy, do
podporządkowania nawet samorządu władzy centralnej. I do tego nie można dopuścić. Za wszelką cenę. I tyle. Do powrotu mentalnego i konstrukcji ustrojowej rodem z czasów gomułkowskich. Po prostu. Cała filozofia. Wtedy wyborów nie było, proszę pana. Taki sam jak teraz. Nie było, wpisywał wódka. Było głosowanie i to się w ogóle nie liczyło. Pan bajki nam tu opowiada. Nie. Proszę pana, jak nie to prawda. Nie? A zawód poseł istnieje u nas? Jak to jest? Pięć kadencji? Za budżet były wybory były? To pan, jakie wybory? Pan bzdury opowiada. Proszę pana. Nie było żadnych wyborów do PRU. A zawód poseł jest, jak to jest 6 kadencji i wygrywa zawsze? Posłom, dziennikarzom, ale wy ja mam jeszcze prawdy. A, jak jednomandatowe okręgi wyborcze wpłyną na takie małe miejscowości jak Wadowice? Ma jednomandatowy? Ogólnie wasz program cały, jak wpłynie na takie małe miejscowości jak Wadowice, ponieważ wszyscy skupiamy się na dużych miastach, nie widząc tego, co się dzieje w Wadowicach, gdzie od razu cały czas czuje się hegemonem na tronie. Ale macie referendum, możecie go odwołać w drodze referendum. Nie potrafi nawet poinformować. Ale macie taką, dlatego powinniście, że wam burmistrz nie pasuje, powinniście skorzystać z instytucji referendum. Możecie w drodze referendum odwołać burmistrza. Ja uważam, że te progi frekwencyjne powinny być zniesione, ponieważ te przepisy obecnie, możliwość odwołania burmistrzów, wójtów są niestety skomplikowane. To musi być, zdaje się, ta sama liczba głosów, która była na danego burmistrza, na daną osobę oddana. Ja uważam, że możliwość odwołania powinna być w referendach bezprogowych i tyle. I za filozofia. No ale... Unii Europejskiej. Byliście z PO. Nakręciłem na temat układu, który rządzi Wadowicami od kilkunastu lat. Chciałbym, żeby się pan też zapoznał z tematem, ponieważ, tak jak mówię, skupiamy się bez przerwy szczerze? Na Warszawie. Ja panu powiem szczerze, ja się zainteresuję dopiero po kampanii wyborczej. Mhm. Bo w tej chwili bym skłamał, gdybym powiedział, tak, już się idę zainteresować. Nie, po tym młynie, wtedy, jak już się to wszystko skończy, mówię o kampanii wyborczej, wtedy się na pewno zainteresuję. Teraz powiem panu tak. Byłoby znacznie mniej różnego rodzaju niedomówień i takich niejasności, gdybyśmy mieli całą Polskę podzieloną na 460 małych okręgów wyborczych. 460, tyle ile jest, wtedy wybiera najlepszy, wtedy się wybiera, zwycięża poseł najlepszy, nieważne z jakiej on jest partii politycznej, nieważne jaki ma światopogląd, po prostu ludzie wybierają tego, kogo chcą wybrać. I bardzo łatwy sposób odwołania tego posła, jeżeli nie pasuje, robi się referendum i się go odwołuje. Natomiast ja pamiętam dokładnie tę dyskusję nad, to jeszcze w czasach Platformy był zmieniany kodeks wyborczy. I chodziłem właśnie do kancelarii prezydenta jeszcze wówczas Komorowskiego, jeszcze jako działacz obywatelski, że w ogóle nie myślałem o jakiejś większej polityce. I usiłowałem doprowadzić do zmian przepisów, które umożliwiałyby odwołanie wójta, burmistrza, prezydenta w drodze referendum bezprogowego. Często podnoszony jest argument, ale jak to, dwie osoby pójdą i odwołają burmistrza? Być może w pierwszym referendum tak, ale jak ludzie zobaczą, że ich głos się liczy, to wtedy zaczną do referendów chodzić. Natomiast obecny system, obecna władza, znaczy mówię też i o Platformie, generalnie te partie polityczne robią wszystko, by utrzymywać ludzi w ciemnocie, w takiej antyobywatelskiej, takiej braku świadomości wagi głosu obywatelskiego. Rozumie pan? I to jest, no tak jak kiedyś kapłani egipscy posiadali wiedzę astronomiczną, ale nie dzielili się tą wiedzą z ludem, bo dzięki temu mogli straszyć lud zaćmieniami słońca. No, oni działają dokładnie, przepraszam, dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Wszyscy, cały popis, cała ta... Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a propos tej z kolei kończy. Często ludzie zarzucają mi, jak ty poszedłeś z PSL-em, który przecież jest jedną z partii systemowych. Zgadza się, wszystkie partie w Polsce, Platforma, PiS, PSL, to są partie systemowe. Ale jedynie PSL wpisał do swojego programu postulaty, które po wejściu w życie likwidują patologię we wszystkich partiach politycznych. I dają głos zwykłym obywatelom. I tyle, cała filozofia. A sam nie dałbym rady, bo tak jest skonstruowana ordynacja wyborcza, że musiałbym w ciągu 3 tygodni zebrać w wakacje 130 tysięcy podpisów. Jak ja nie mam struktur? Zarzuty są takie, to trzeba było zrobić struktury. To ja wtedy pytam, to jak zrobić struktury, jak nie mam pieniędzy w 40-milionowym narodzie? Mówię, to trzeba było wziąć pieniądze. Nie mogłem, dlatego że ruchy obywatelskie, a tak wszedłem do Sejmu, nie mają prawa pobierać pieniędzy subwencyjnych. Partie przez 4 lata pobrały 250 milionów złotych tytułem subwencji, a ja nie dostałem ani grosza.
i koło się zamyka. Tak się niszczy, tak się trzyma ten system ustalony w Magdalence, gdzie komuniści troszeczkę się przesunęli palem, przyjęli część elity tak zwanej opozycji skłonnej do dogadania się, no i to trwa, no. Cała filozofia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A co pan myśli o dalszym?